Szczęść Boże, proboszcz musi przejść przez bramę milenijną. Milenijna brama. Pomodlimy się teraz, żeby te łowieczki były spokojniejsze, bo już czekają, żeby taka woda na nich spadła. Kani, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław nas wszystkich tu zgromadzonych. Pobłogosław Basów, Gazdów, a szczególnie Grzesia i Krysie, którzy tutaj się zajmują tymi łowieczkami. Pobłogosław pracowników, którzy pomagają w tej trudnej pracy. Daj im, Panie, cierpliwość i wytrwałość. Pobłogosław owieczki, które tutaj dają o sobie znać, że bardzo się cieszą, że nas widzą. A żeby tutaj bezpiecznie się pasły, żeby gryzły, co mają gryźć, a bo tej trawy tu nie brakuje. Panie Boże, pobłogosław tą ziemię, piękną ziemię beskidzką. Niech ta trawa rośnie i upieńcza ten teren, beskidzki teren, przybędzański teren. Prosimy Cię, Panie Boże,
daj pogodę przez te miesiące, jak tu będą się pasły te owieczki, aby przynosiły naprawdę piękne owoce, dobrych rzeczy, które będziemy na śniadanie, na kolację zjadać. Panie Boże, udziel błogosławieństwa każdemu z nas. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Thank you.